Zanim zaczniemy, chciałbym poinformować Was o moim drugim kanale, który aktualnie przekształcił się w kanał z grami. I nie będą to tylko gry LEGO, ale także inne, kompletnie niezwiązane z klockami. No, a teraz już zaczynamy. Cześć, z tej strony pod Ninja witam Was w szóstym i zarazem ostatnim odcinku Sucharów. Ale jeżeli oglądniecie do końca, to dowiecie się bardzo fajnej rzeczy na temat tej serii. A więc yy, obliczmy może, ile sucharów w dzisiejszym odcinku będzie. 814 dzielimy na 30, ponieważ tak ustaliliśmy sobie próg. Yy, z czego wychodzi nam 27 sucharów, ale z racji, że jest to ostatni odcinek, mnożymy to przez 2 i wychodzą nam 54 suchary. Lecimy! Pod jakim nikiem na YouTube posługuje się Jay? LJ! Cokol kupi swojej dziewczynie na walentynki? Kamień z napisem love. Jak nazywa się żart opowiedziany przez Kaja? Nie wypał. Jakie jest ulubione jedzenie Kaja? Tosty. Ulubiony bohater Zayna? Iron Man. Co mówi Zayn, gdy gra w karty? Karta pamięci. Po co Kaj jeździ nad morze? Żeby się spalić. Ulubiona gramisako, Mistakos, co krzyczy, jak go coś zaboli. Ulubiona woda kola? Kolońska. Co dostaje nie na walentynki? Suche kwiaty. Ale dlaczego suche, skoro nie ma mam od wody? To, to chyba mokre? Co mówi kol, gdy mu ulży? Kamień z serca. Co mówi Nia, kiedy rzuca kola? Możemy być kolegami. 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 No. Czego najbardziej boi się Kai? Swojej siostry. Zeyna nikt nie kocha. Dlaczego? Bo nie ma mózgu. No tak, w końcu to robot. Nie człowiek. Jaką piosenkę najbardziej lubi Lloyd? Przez Twoje oczy zielone. Oszalałem. Dlaczego Kaj jest pomocny? Bo ma ciepłe serce. Dlaczego Kaj nie gotuje obiadów? Bo wszystko przypala. Zauważyłem, że strasznie dużo sucharów jest związanych z Kolem i z I jak Garmadon stał się lordem? Podszywał się pod Kruszwila. Siema, jestem Marek. Z kim przyjaźni się kol? Z Cole-żanką. w sensie, wiecie, z koleżanką, ale na tym się skrywa kol. Co do podło, Klausa? Klaustrofobia. Czy Zain ma żonę? Tak, to mikrofalówka. W jaką grę lubi grać Kai? Trzy ognie. Wiem, nieśmieszne. Co Lloyd lubi robić w domu? Grać w gry o ninjago. Wow, ja też lubię grać w gry o ninjago. Jaką piosenkę lubi Zayn? Jak nazywa się Pixar w rozszerzonej rzeczywistości? Pixar, bardzo ładna reklama. Jaką piosenkę najbardziej lubi Gravis? I believe I can fly. Dużo sucharów też jest związanych z jaką piosenkę lubią. Tak. Co morro lubi? Ektoplazmę. Ha, ha, ha. Kaj mówi do ojca. Tato, opowiedz mi żart. A ojciec Kaja odpowiada mu. Największym żartem jesteś ty. Synu. Co robi Nadakan w pracy? Nadal to samo. Wiecie, nadchy al, nadchy akano. Jakie jest ulubione danie Jaya? Zupka błyskawiczna, czyli inaczej zupka chińska. Jakim piłkarzem jest Kai? Spalonym? Co lubi pić nia? Wodę. Gorące uszanowania, a może raczej mokre? Ulubiony z jasny Jaya. Zwiastun burzy. Na co jeździ we wakacje? Na to gnisko. Jakie jest ulubione warzywo Jaya? Czekolada. Wow. O. Oh. Niezły słuchar. Dlaczego Kol jest taki silny? Bo jest pomocny. Pomocny. Jak nazywa się rodzinna planeta Kola? Ziemia. Eee. Czemu Lloyd jest brązynem, Bo energia go przejaśniła. O. Oh. Ulubiona pora roku Lloyda? Jesień, bo może walić z liścia. Aha. Lloyd wali z liścia. No tak, w końcu mam od zieleni. <grym> Dlaczego żadna dziewczyna nie odważy się dotknąć kaja? Bo jest za gorący. Który polski legotuber je pudding? gdy ogląda Ninjago? Pudding Ninja. Ale ja puddingu nie jem. Taka ciekawostka. Dlaczego zejść siedzi w lodówce? Bo szuka kostek lodu. No bo ma moc lodu. Chyba suche. Dlaczego nie je zawsze ma dobre kawały? Bo nie są suche. Jaki jest ulubiony kwiat Harumi? Harumianek. Ach, ten suchar zasługuje na pierwsze miejsce w dzisiejszym rankingu. Czemu szkielety w pierwszym sezonie zaatakowały kajenię? Bo chciały stanąć na wysokości zadania. Czemu Lloyd nie ma dziewczyny? Bo jest zielony w te klocki. Ha. Co robi największa fanka Kaja? Spala się ze wstydu. Cokolwiek zrobił jejowi? Uziemił go. Ha, ha, ha. Dlatego suchare są suche, bo Kaya je podpiekł. Jak się nazywa dziewczyna? U, Ucia. Dlaczego u jest stary? Bo nie młody. Ulubione zwierzę koko... KURA! Czego szuka Skylor na plaży? Bursztynu. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Ech, dobra, trochę długi ten odcinek, ale mniejszo to. Tak jak wspominałem na początku, mam dla was małą informację, a mianowicie taką, że jeżeli bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo chcecie siódmą część z tych sucharków, to zostawcie tu tysiąc łapek. Wiem, że to jest cel praktycznie niezdobyty, znaczy niemożliwe do zdobycia, bo zdarzyło się coś takiego tylko raz, ale właśnie pod sucharami. i wierzę, że tutaj również wam się uda. Jeżeli nie, no to po prostu zakończymy tą serię. Ale naprawdę, jeżeli wbijecie ten to siódmy odcinek będzie już ostatecznym odcinkiem. No i wiem, że to tak szybko się nie zdarzy być może za jakiś tydzień, a nawet jak zdarzy się za tydzień, to taki odcinek już rzucę za jakieś dwa. Ale w każdym razie kończymy ten odcinek i chyba kończymy tę serię. No chyba, że się uda. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia narka. A ja teraz idę to wszystko montować. Znowu 5 godzin się.